Witam wszystkich, z tej strony Hudson Maverick. Przynajmniej poczekajmy z pierwszymi lagami, to wiadomo, zawsze musi być. Zobaczmy tylko coś tutaj w tej telewizji, bo to mnie ciekawi. Oh, you shot me in the tentacle! Cool. No problem. It will grow back. Listen, I forgive you, brother. Carrying around the burden of hate is... Zobaczmy. His collection would be worth upwards of $3,000 on the black market. Co mi się w tej grze właśnie podoba, to takie... Takie coś, że czujesz jak prawdziwy człowiek. Możesz wszystko mniej więcej zmienić i masz moc. Dobra, więc jedziemy do Romana. Ostatni komentarz z Call of Duty Modern Warfare 3 z Free For All tego drugiego przyjął się zadziwiająco dobrze. Nawet się nie spodziewałem, że tego typu odcinek, wiecie, bardziej na bycie madniętym, aż tak się przyjmie, nie? Ale spoko. Oj, przepraszam was. O, shit! Dobra. Wow! Fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Jeżeli słyszycie, to w tle gra Cult of Personality od Living Color albo od Paka. Zależy kto jak woli. Zatrzymałem się. Bliżej, tak? Dobra, zatrzymałem się inaczej. Kuźwa, no już myślałem, że... Bliżej się ma jeszcze zatrzymać. Tak blisko, że... Wow, aż za blisko. Dobra. Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag! Jesus, Roman, you fucking idiota! How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Yo! Mallory, this is my cousin I tell you about, Niko. Niko, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Ja właśnie będę starał się nic nie mówić, jak będę ich rozmawiał, żeby nie zagłuszać. You're fucking crazy, man! You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. I know. I'm a fat prick. What did I do? Hey, you dance? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Ho ho! I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet. Oh, good. Great. Yeah. Fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to Grafika Google. Yes, he's all charm. Come on, Niko, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Spoko. Niko, you're driving us to a hardware store on Deleon Street. Okay. Podrzucimy cię ziomuś. Calculating route. Nie, ruska muza. Doing some home improvements, Roman. You're going to build this mansion you tell me about? Oh, funny guys. We're going to get money. In America, you need money to do anything. You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclubs, women, bitches. Zahamuj wszystko na CS. Dobrze. Ja wolę tak skręcać. Nie na męskie. Pyk! She starts narrando. I seriously hope your cards are better than your nickname. The problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Here's hoping they don't show up, eh? Ojej, nie zauważyłem. We got loan sharks after us. Roman, stay the shop. Spoko, za to kocham tę gierkę. No i naprawdę tamten film z tego koda się przyniósł znakomicie wręcz. Chyba jednak się jest właśnie takim magniętym tym. Fucking crazy, yeah. Mam nadzieję, że mi będzie też dobrze słychać, bo w pierwszym odcinku było troszkę źle, troszkę za cicho. Ale już praktycznie nie mogę tutaj ściszać, wiecie? Jeszcze ściszyłem jeszcze raz i chyba jeszcze raz mogę ściszyć, a później to już dupa. Więc zobaczymy. Jeżeli by ktoś pytał o detale, to gram na średnich. Gram na wysokim mi to też chodzi fajnie, ale jednak przy nagrywaniu to jest masakra. Tu mam mniej więcej z 15 FPS-ów. Dobrze. Mniej więcej z 15 FPS-ów. Aha, dobra, mam zaczekać. Przy jeżdżeniu samochodem. Więc wiecie. Dobra. A, mam je wypatrywać, spoko. Taka ciekawa misja dosyć. A jakby się komuś nie podobało ta muza w radiu, no to sorry. Mam nadzieję też, że mi nie wpieprzą za prawa autorskie. O, ja myślałem, że do mnie robię. Quiet out here, Roman. You winning? Molinterezzi da. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an egg cat. Miss McCool. Nikogo nie ma, Roman. To jest jednak taka misja. Nieciekawa. To trochę szkoda. Jako pierwsza misja, wiecie, siedzenie w aucie i słuchać muzy. Co mamy dalej? Aha, dobra. Kurna. Książka. Roman. Muszę jeszcze ogarnąć, bo tam na konsoli to było inaczej. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Jeszcze muszę porządnie muzyczki ustawić, bo mam tak randomowo tylko. I coming. No właśnie. Ta dupa. Ups. Remember, do not hurt the loan sharks. The debt will just increase. Get us back to the depot, quick! Spok. O kur... Przy takiej muzyce to mogę podbijać świat, nie? To było spoko, nie? Było po prostu epickie. I takie 15 FPS, no nie powiem. Gra się na takim... na takim lekkim lagu, ale da się grać, bo nie ma żadnych takich bardziej przycinek. Utrzymuje się 15 FPS na jeździe. Raczej nie widzę powodu, żebym miał na przykład, żeby ustawić to na najniższe detale. Więc na razie bym tego grał tak. Zobaczę, co wy mi o tym powiecie, czy na filmie ogólnie reaguje, czy coś. Zobaczymy. Bo czasami ja widzę co innego, a wy możecie też zauważyć co innego, więc... Zobaczymy. O tym będą. Tak, zapisz. Dobra. Teraz tak. Przyjechałem tutaj fajnym autkiem. Coś go nie widzę. Jeżeli muszę dokonać robić zmian w telefonie. Dźwięk. LOL! Naprawdę? Poczekajcie, zaraz tutaj gdzieś fajnie sobie staniemy. Na przykład na środku drogi. Spasiba, spasiba. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Tak, tak. Opcje. Dzwonek. Dziura wibracji. Aha, dobra. Intrygujące. Rozmiar tekstu. LOL! To wszystko można pozmieniać. O, ale to jest trochę przesadzone. Organizator nie. Opcje. Księdzonka. Aha, czyli albo duże, albo małe. No to małe. Dobra. O, fuck. Tego kolesia nie lubię, wiecie. Co idzie za mną? Pedał. Biegło mi w auto, nie? Wiecie. Dobra. Możemy się przejść tym zjeździć, czemu by nie? Może skombinujemy sobie jakieś fajne autko zaraz. Taksówka niekoniecznie, bo taksówka z się. Ja to ogólnie mam 15. Sorry. Bitch. A tu mam na przykład 30, nie? To jest intrygujące. O. Dobra, dobra. To auto jest spoko. Pierw auto. Sorry. O. Się randomowo jedziemy. Dobra, zróbmy jej małą przejażdżkę. Zróbmy tobie przejażdżkę. Okej, zaraz przejadę, tylko... Ja! Oj. 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 To the ass! Pobiję cię. W tyłek. Dobra, wracam. A, ciebie jeszcze nie pobiłem do końca. No. Dobra. Hej, wziąłem to. Dlaczego nie? No, lol, gościu. Aj, gościu! Dobra, jedziemy do Romana. Nie wiem, co teraz leci sama muzyczka, tak naprawdę. Na pewno Guns N' Roses. Tak naprawdę randomowo ustawiłem, bo miałem sobie jakiś katalog muzyka i tam były chyba 10, nie, tam były 23 piosenki jakieś randomowe. No to sobie się ustawiłem. Dobra. Troje do tanga. Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, huh? It's not my friend, it's my loan shark! Stop this! What of that? Who are you? Get out of here! What? Yes! Yeah, I can pull my arm! What about you? Help me! Come on, Supak! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? Yeah, Benny Briggs? Stronya. Stronya. Shit, Niko. What did you do? He was going to stab me. Now he's going to kill you. Fuck him. Look at this mess. Screwed. Again. You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this. Assholes threatening me. Shut up. Not good. Mallory. Hey, beautiful. Yeah, great! Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can do it. Niko can do it. To jest to niestety, że niektórych gier typu... Czy nie wiem, czy Crysis by mi poszedł dobrze, bo kiedyś go nagrywałem i Crysis mi szedł świetnie, ten dwójka, Crysis 2. Z tego co pamiętam, to 3 godziny nagrałem. Ale to tak, były to 3 godziny i tak przeminęło. Nie wrzuciłem tego nawet, nie wiem, już nie pamiętam dlaczego. No ale niektóre gry niestety to trzeba zmniejszać ilość, jakość graficzną, no ja pierdzielę. O, radio się zbugowało. Okej, wracamy. Niestety jakiś problem wyskoczył, nie wiem, w ogóle z dupy. Spróbujemy dokończyć tą misję. To niestety będziemy musieli na nowo zrobić. Dobra. Po prostu randomowo, jak się ta muzyczka zablokowała, to mi też randomowo mi wzięło i wywaliło do pulpitu. Nie byłoby tu nic dziwnego, gdyby nie to, że to już tak drugi raz stało. Więc nie wiem, o co chodzi. Zmieniłem sobie jakość tekstur na najniższe, żeby zobaczyć, jak to teraz będzie. Dobra, to już widzieliśmy. Jak teraz to będzie śmigać, nie wiem. Gra się, to wiem, gra się musi też troszkę rozkręcić. Czasem. No nie powiem, troszkę dziwnie to chodzi. Wow, trochę bardzo dziwnie, nie? Masakra. Ja nie chcę w ogóle zakończyć tej serii przed... Spierdzielaj. Przed zakończeniem ogólnie tej gry, ale... Ja troszkę się tam pobawię, wiecie, w ustawienia i w te sprawy. Wiadomo, gra się też musi troszkę rozkręcić tam na start od razu. A to jest ten... Get in, ladies. Hey, Niko, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? Yeah, yeah. 20 yards. How you finding America, Niko? Not exactly what I expected. Niko, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Valerie, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Niko. Hey, I'd like to see you again, Niko. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Niko. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie, and I just don't get it. Thanks for the lift, Niko. Problem. Yeah. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Okay, bitch. Bye. Dobra, ludzie, ja się z wami żegnam. Na razie. Pewnie za chwilę jeszcze coś nagram. Więc ja się z wami żegnam i zawracamy.